Zgorzelcy Nowosmiańskiego sprawdzamy fabrykę kebaba. No ponoć najlepszy kebab na Zgorzelcu, jak czytałem z komentarzy. Czy tak się okaże, sprawdzimy to dla was. Tak, nie widziałem, że tak szybko. Ale już na pewno z panem. Tak, no. Oczywiście, jak najbardziej na pewno. Jakiś dyszek. To może klapce rozmienić, dobra? No. A ja słyszeliśmy, że jakiś konkurs jest, nie? Coś tam, że to można wybrać właśnie. Będą dwie małe tortille, bo oparanie czosnek. Nie mogliśmy znaleźć, kiedyś byliśmy ten, ktoś tam polecał w ogóle, bo my kręcimy YouTube'a, ktoś tam polecał ten lokal. No, no i nie mogliśmy znaleźć, bo ogólnie było ciężko, już dzisiaj ktoś no, napisał. No bo na tego nie ma. No i dzień ten, dzisiaj mieliśmy komentarz, bo nagrywaliśmy w klasie w gramaturze i napisali nam w komentarzu na Facebooku, że jest to właśnie na Manhattanie. No i już się szczelił gdzie, nie? Że gdzieś mieszkałem tu 20 lat temu. Także my jedziemy sprawdzać, nie? A nie widzieliśmy, że tak krótko jest. To w sumie już późna godzina też, nie? No. Czarów długi macie? No. Bo to ciężko tu dojechać troszeczkę, nie? No tutaj to tak. No, tutaj nie ma gdzie zaparkować. Staliśmy. No tutaj to jest tragedia, powiem szczerze, naprawdę. Ale fajnie, mam nadzieję, że naprawdę z tym kebab będziemy zadowoleni. Dziękuję to ślicznie. Dobra, a tyle, tak z 10 minut, tak? Myślę, że 5 na spokojnie. Tak, dobra, no. Poczytam sobie na drugi. Dzięki. Dobra. Pani zapytać, bo ponoć ten kebab jest najlepszy tutaj, to prawda? Chyba nie wie pani? Chyba najlepszy, tak mówię. No czytałem komentarz, że... Kurczę, no już to zaraz sprawdzimy, dzięki. Za wiele nie nagramy, ponieważ tam lokal jest zamknięty, a to zbudowane także kuchnia jest w środku. Ale co ciekawe, spytałem pani w sklepie, i pani też powiedziała, że najlepszy kebab w Zgorzelcu. Jeśli tak się okaże, to nic, ja zapraszam na Wyspiańskiego. Jest trochę dziwny dojazd Wyspiańskiego 11 przez A. W ogóle zobaczcie, jak on jest pięknie zapakowany, nie? Tak mi się to podoba. Jakiś papier. Słuchajcie, w papierku ekonomicznie kebab się prezentuje w ten oto sposób. Dla mnie lala, słuchajcie. Ładnie zawinięta pita, ona czuć, że jest trochę miękka. Ciekawe, czy będzie bogata. Nie żebym się podniecał tym, ale kurczę. Popatrzcie sami. Mięso grubo ściechane, sobie tak. Ale nie wiem, czy dam radę, ale muszę zobaczyć. Powzięliśmy sobie wołowo baraninka. Spoko, to czuć, że to nie jest jakieś kraftowe mięso, nie? Rzuca się coś, ale jeszcze jest dwa gryzy, żeby dojść dopiero do tego, co tu się dzieje. Mały kebab, 3 dyszki, słuchajcie, fajnie to się prezentuje, smakuje. Ja nie mogę powiedzieć muala, bo księżyro się na mnie obrazi, ale jeśli chodzi o kebaba, to po opinię pozostawia dla niego. Jak już chciałem potwierdzić, kilka osób mi to powiedziało. Ma być to najlepszy kebab i albo mnie oczy oszukują, albo faktycznie tak jest. Jak jadłem różne na tej picie, jest naprawdę zajebisty kebab i ja jadłem różnego typu już kebaby. Mogła być pita pewnie lepsza, ale czuć sosnek, czuć fajnie warzywko, one są drobno posiekane. No i te fajne zrolowane, zobaczcie, zrolowane mięsko. One fajnie grubo ucięte, to nie jest nic oszczędzałem. Tego mięsa jest narąbane i tak jak słyszeliście, pani zamykała już lokal, ale powiedziała, że nas przyjmie i że nas obsłuży, tylko że na wynos. I mało tego, stała się jeszcze taka sytuacja, że ona tego kebaba nam wyniosła do samochodu. Jestem zadowolony. Chłopcy to potwierdza, chłopaki tak samo. Czekam na wasze reakcje w tej filmie. Dzięki wielkie.